powinna być ta piłka wywijana przez niektórych obrońców. Jak powinny być te środkowania? No jakby w taki sposób oni mijali zawodników. W tej chwili pierwszą taką imprezą, którą właściwie już finalizujemy, to jest 39. rajd wojewódzki po ziemi wieruszowskiej. Sporo zawodników się zgłosiło. Mamy sporo uczestników w ogóle. Mamy nagrody również w rozstrzygniętym konkursie, a za chwilę będzie kolejny rajd uruchamiany tutaj po naszych cyklistów tutaj z terenu powiatu wieruszowskiego. Dzieci szkół podstawowych. Mateusz Rybak. Wielkie brawa dla dziewczyn, tam słyszę brawa, że idą. Już
mamy dach odcięty, osoba poszkodowana jest na zewnątrz. Dziękujemy bardzo. Są zazdrosne o twój posag, o miłości cztery skrzynie i o dobroć twą. Jak mam pytać innych kobiet? Serce me odkryją w tobie i choć wiedzą, nie powiedzą. Mam nadzieję, że pokaz, który jest zaplanowany zaraz tutaj po wręczeniu nagród dla zawodników, którzy w tej chwili stoją po Państwa tutaj w lewej stronie w takiej zwartej grupce, a za chwilę tutaj na scenę do nas dołączą, że będziecie Państwo mogli pokaz na stadionie obejrzeć, na który bardzo serdecznie zapraszam. Po pierwsze chciałabym bardzo podziękować tutaj z tego miejsca osobom, bez których te balony wierszowe nie znalazłyby się. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować i zaprosić tutaj na scenę osobę, od której to się zaczęło. I mam tutaj na myśli pana Rafała Wierusza Kowalskiego. I to nie jest przypadkowe nazwisko, proszę Państwa. Dziadek pana Wierusza Kowalskiego był założycielem naszego miasta. Pan Rafał lata w załogach balonowych. I to z jego pomysłu było to, że te balony znalazły się u nas. Tata Biernaczyk, Łukasz Goławski, Lech Koptun,
Mirosław Rękas. Jak zauważyliście, przeczytałem nazwiska w kolejności alfabetycznej. Czwarte miejsce, ja zawsze w takich sytuacjach podkreślam, że to czwarte miejsce, to ono jest tuż za podium i zawodnicy wszystkich dyscyplin, nie tylko naszej balonowej, tego miejsca nie znoszą, bo jest niby dobre, ale jednak nie kwalifikuje się na podium. Na czwartym miejscu jest Robert Żbikowski. Można mu serdecznie pogratulować. Tylko Bylej Górze, za co serdecznie dziękuję, jest pani Ania i pani Emilia. Ja serdecznie dziękuję i myślę, że jeszcze będziemy mogli dzisiaj troszeczkę sobie tych balonów obejrzeć. Dziękuję serdecznie. Jeszcze chciałam, proszę Państwa, dodać, że nie byłoby nas tutaj, gdyby nie firma Galgas. I bardzo serdecznie chciałam podziękować prezesowi tej firmy, która wyszła nam naprzeciw i zaopatrzyła załogi w gaz. To jest sponsor tej imprezy. Chciałabym również podziękować serdecznie zarządowi spółki Wędlinka, która dofinansowała to wydarzenie. Tutaj mówię o sponsorach gminy Wieruszów. Jeżeli ktoś z zarządu obu firm jest tutaj, w tym miejscu, na płycie, to serdecznie zapraszam tutaj. A jeżeli nie, to chciałabym w taki symboliczny sposób podziękować panu wójtowi Berskiemu za współpracę i taki pakiecik startowy na współpracy między gminami przekazać do rąk osobistych. To po pierwsze, a po drugie chciałabym zaprosić